Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym mixie, Sam moi drodzy. Nowa aktualizacja weszła już na serwery. ten filmik, który widzieliście, to reklamówka Play, Playa Games, które, do której link znajdziecie pod filmem. Gdyby ktoś chciał sobie to obejrzeć i jeszcze raz, mamy Underworld. To ciekawe, że tu się to nie nazywa podziemia, ale spoko niech będzie tak jak tak jak jest może ktoś tam nie zwrócił uwagi, przypominam że oprócz tego podziemia bardzo zmieniły się statystyki kamieni, czarnych kamieni które wzrosły około 30 parę procent, a tak pi razy oko na danym levelu każdy z tych kamieni, czy mały czy średni, czy duży, tak pi razy oko około 30 procent 30 parę procent, może nawet w niektórych przypadkach, to jest dodatkowy element tej aktualizacji niezwiązanej z podziemiami, czyli czy mamy podziemia, czy nie, to te kamienie możemy mieć. Od czego zaczniemy, moi drodzy? Zaczniemy, moi drodzy, od pewnego déjà Pamiętacie to wczoraj? To jest live. To jest live z wczoraj. Omówienie naszego dodatku. I nowego upgrade'a. Zobaczcie, to jest serwer W9 międzynarodowy, 400 level i dochodzi do końca. Zaraz wbiję level 401 i tak oto zacząłem sobie dzisiejszą noc, moi drodzy, i tak oto wbiłem level 401. Tak, moi kochani, zostałem wydymany na 1,5 miliarda expa. Ponownie wbiłem drugi raz level 400 i kiwie o co chodzi. Wysłałem zgłoszenie do playa. No i liczę na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie w stylu zagadka programistów albo rozwiązanie w stylu tak po prostu już jest. W tym przypadku już nie będzie mnie interesowało i, i nie będzie mnie zaspokajało po prostu. Za dużo razy już robiono ze mnie i z innych graczy frajerów, żeby na takie rzeczy pozwalać, więc liczę na to, że tu się pojawi to 401, że tutaj pojawi się 401 możliwość upgradu a nie, że po prostu ktoś 8 dni awki mojego czasu, grzybów i, i nerwów od tak obstryk po prostu sobie zabierze i tyle. Także, e, moi kochani, taka to jest właśnie zabawa. Wczoraj miałem 400 level, prawie 401, a dzisiaj znowu mam 400. <laughs> Fajne, co? No, ale nie o tym mowa. Wracamy, moi drodzy, do Underwerda e, i budujemy komnatę Tortur jak najszybciej żeby zrobić kolejne, kolejne ataki. Moi drodzy, wczoraj początek tej budowy, tej taktyki macie we wczorajszym odcinku, czyli budowa przez tortury do ekstraktora dusz. Dzisiaj natomiast chciałem inaczej i myślę, że inaczej powinienem tą budowę poprowadzić, natomiast nie pozwoliłaby mi robić i nagrać odcinków z ataków. Bo w moim odczuciu, zresztą Sharp też tak to. Zrobił. Trzeba by wyliczyć to i zaraz wam to pokażę na, na działaniu matematycznym, jak co było lepsze. tak po, po godzinie 24 postawiliśmy Serce Ciemności na poziom trzeci i zaczęliśmy zbierać surowce. Nawet przed godziną 24. Już było mnie stać na Serce Ciemności. Generalnie i tak przysnąłem, więc. Jak już się obudziłem, to moja, mój ekstraktor był pełen i, i taki tak trochę dużo zmarnowałem. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że były dwa pomysły i dwie drogi. Pierwsza z dróg to jest taka właśnie, żeby przeczekać do komnaty tortur, zrobić ataki, podnieść ekstraktor i zobaczyć, czy zostanie coś jeszcze na serce ciemności. A druga taka odwrotna, czyli najpierw ekstraktor, czekać sobie cały dzień do ataków i dopiero przed atakami, ewentualnie podnieść komnatę tortur albo zobaczyć, czy wypadnie tyle tych duż, żeby podnieść. Serce Ciemności na czwarty i Ekstraktor na czwarty. I zaraz to sprawdzimy moi drodzy. Zaczniemy natomiast od Herosa. 1, 2, 3. Dzisiaj ten człowiek został wytypowany przez naszą ekipę do bicia. <gryw> ma 6 damage, 240 punktów życia. No jest niby z. Nie, jest magiem, więc tutaj żadnych uników nie ma. Jest magiem elegancko. Więc jest rywalem na dziesiąty poziom, którym powinniśmy spokojnie pięć ataków e, przyjąć. No i sprawdźmy. Tu nam proponują jakiegoś takiego gościa, co ma 42 DM, aż. Nie, nie, nie moi drodzy, my chcemy takiego, który ma 6 damage'u e, Herosa. On jest na dziesiątym poziomie, więc skoro my jesteśmy na szóstym, tak? Czyli szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty... szósty siód. Na szóstym teraz atakuje pierwszy atak, na siódmym, na ósmym, na dziewiątym, na dziesiątym levelu ostatni atak, czyli ten rywal powinien być dla nas ok. Jutro powinniśmy szukać już do piętnastego poziomu, ale o jutro to później będziemy już przegadać. Więc zgarniamy 10 ataków od Herosa, znaczy pięć ataków od Herosa. Nie powinno być tutaj z tym problemu dla naszego goblinka, który cały czas jest tym podstawowym goblinem. Jeszcze nic w Defa nie ładowaliśmy. Ładujemy wszystko w eko. Dostałem 369, no i dostałem 20% czy 30% już bonusu z ataku. Okej. Okay. Idziemy do następnego naszego przyjaciela, czyli znowu Herosa. Zapraszamy naszego Herosa po raz kolejny. Teraz powinniśmy dostać bazowego około 384,5 z tego co mi się wydaje. A 385 dokładnie to jest wynik siódmy level na siódmy. Czyli siódmy na siódmy lub wyżej, tak? Bo gdybym zaatakował siódmy i wygrał, to też bym tyle dostał, ale gdybym zaatakował szósty, to powinienem podobno dostać mniej. Nie wiem, nie sprawdzałem. Ok, mamy 1000 e, kryształków. 4200 potrzeba na czwarte serce ciemności. No okej, okay, robimy kolejny Mamy naszego Herosa, przyjmujemy od niego damage, elegancja Francja. I czy teraz te miksy będą dużo dłuższe, bo mamy nowy content. No i teraz dostaliśmy 400. Super. Mamy już 1550, możemy podnieść ekstraktor, ale zaraz to zrobimy. Na razie mamy kolejne zaproszenie naszego przyjaciela, czyli Herosa. Bo na pewno nie będzie nas w tej chwili stać na to, żeby postawić i to za 4200, i to za 3800, czyli w sumie 8000 kryształów raczej nie nazbieramy, nawet jak upgrade'niemy to. A upgrade'nijmy to, ja sobie tylko zapiszę jedną daną do wyliczenia, 231 na godzinę. Ulepszmy to sobie, skrócimy to sobie. Tego nie trzeba skracać, bo to w trakcie budowy zbiera. Więc pamiętajcie o tym, że to w trakcie budowy zbiera i nie ma z tym problemu. 330 na godzinę teraz jest. Ok. Jest 330 równiutko na godzinę, czyli w dniu dzisiejszym jeszcze, ile jeszcze zdobędziemy kryształów? Jest godzina 6.14, kiedy to nagrywam, czyli jeszcze jest załóżmy, zaokrąglając 18 godzin razy 330, to będzie 3300, jakieś 5 i, i 2,4. No po, a, dobra, skomplikowane działanie. Zróbmy 330 razy 18 godzin, to jest jakieś 5940 z tego nam wpadnie. Ile potrzebujemy? 420 i 3800 to jest 720 e, duszek. 7020 duszek potrzebujemy, żeby podnieść i serce na czwarty, i komnatę tortur na czwarty. Ewentualnie to na czwarte będzie 300 i 4200, 7300, czyli to będzie trochę tańsze. Możliwe, że na koniec dnia będzie nas stać na zbudowanie tego, bo dostaniemy 6300. Mamy jeszcze mamy dwa ataki, więc jest możliwe, że będzie nam dane zbudować jeszcze coś dzisiaj. No, na razie zapraszamy po raz kolejny Herosa. Jest to czwarte zaproszenie w dniu dzisiejszym. E, takich Herosów lubimy. Heros nam dał 416 i sporo bonusu 125 już bonusu. No, i mamy w tej chwili 886 duszyczek i dostaniemy jakieś 6000, nawet niecałe, czyli powiedzmy, że mamy niecałe 7000, jak na razie duszyczek. Więc będzie nas na koniec dnia stać na postawienie serca na 4 i ekstraktora na 4, tak mi się wydaje. No ale na pewno nie będzie nas stać na postawienie komnaty tortur na 4, a więc walniemy sobie ten piąty atak. No czy nas będzie stać, czy nie, to i taki takcy ten piąty atak walnąć. No bo po to nagrywam odcinek. Żebyśmy herosa stłukli. I żebym wam też powiedział. Hmm, na temat tego, co w tej chwili dzisiaj budować, bo. 432, to jest wynik, ja to zapisuję 10 na 10. Okej, okay, moi kochani. Jesteśmy po pięciu atakach I teraz jest godzina szósta, coś ja dopiero byłem w stanie podnieść komnatę tortur. dopiero ekstraktor dusz byłbym w stanie podnieść parę godzin wcześniej Bo bo był tańszy i wcześniej miałem te te dusze tak? A ewentualnie mogłem go podnieść zaraz po północy robiąc na przykład dwa ataki robiąc dwa ataki bez komnaty tortur dostałbym no 600 730 i 140 prawie 1000 i prawie było i praktycznie byłoby mnie stać zaraz po północy na postawienie ekstraktora dusz. Teraz co było lepsze? Ja już Wam mówię. W tej chwili mamy 330 na godzinę. Mieliśmy 231, czyli przez 4 godziny ten ekstraktor zarobiłby dla mnie już 400 dusz, a ja go nie miałem. Te 400 duszek, które by on mi zarobił, w konsekwencji straciłbym dwa pierwsze ataki. Bo trzy pozostałe mógłbym zrobić na koniec dnia, gdyby ten ekstraktor już mi zarobił na to, żebym postawił sobie komnatę tortur. Czyli z pierwszych dwóch ataków straciłem, zyskałem 10%, bo postawiłem najpierw komnatę tortur, czyli z. 754 zyskałem 10%, czyli 75 duszyczek. Dały mi, dała mi taką komnata tortur. Te pierwsze dwa ataki więcej. Ale gdybym nie postawił tej komnaty tortur na poziom trzeci, tylko zostawił ją na drugi, pierwsze dwa ataki przepuścił po to, żeby zbudować ekstraktor dusz, to w te 4 godziny zarobiłbym 400 duszyczek. Ok? Czyli dużo lepszą taktyką było zaraz po północy podnieść ekstraktor. Zrobić pierwsze dwa ataki na niższym bonusie, ale podnieść szybko ekstraktor po to, żeby było już, po to, żeby nam się już tutaj to budowało. Na jutro raczej będę już potrzebował i odpalimy sobie tutaj 400 duszyczek, poświęcimy na to. Tylko czy poświęcimy, czy nie. Ile ja potrzebuję dusz? 4,220 i 365. 4,220 i 3165 duszyczek dzisiaj. No, ja, dzisiaj, no jak najszybciej potrzebuję, tak? Więc generalnie nie zużywam goblin, nie buduję teraz goblinów z tego powodu, że je mogę sobie przed atakami jutro szybko postawić, nie? W tej chwili zależy mi na tym, żeby szybko zebrać 7385 mm, duszyczek. Niecałe 6000 dostanę jeszcze z R ekstraktora. Mam 1400, więc będę miał. Idealnie powinienem mieć na styk, żeby około północy albo chwilę po północy podnieść sobie ekstraktor na kolejny level. I żeby on już mi pracował przez cały dzień, zbierał surkę, żebym mógł w wolnej chwili podnieść sobie komnatę tortur, zrobić ataki, podnieść sobie siedlisko goblinów, bo jutro już najprawdopodobniej będziemy potrzebować mmm, będziemy jutro najprawdopodobniej potrzebować już eee, no, będziemy możliwe, że jutro potrzebować już drugiego goblina, bo mamy takiego przyjaciela na celowniku na jutrzejszy dzień, to jest łysy woj ZXC, eee, natomiast ten ZXC, moi drodzy, jest, no już ma 16 level, tak? Więc ta walka jest trochę taka na styk, że zostaje tam temu goblinowi powiedzmy 20% HP. Jakby tam jakiś, nie daj Boże, coś nie tak weszło z krytykiem czy z czymś, to jest szansa, że może by i mógł przegrać. Więc nie ma co być chciwym. Najprawdopodobniej jutro albo podniosę siedlisko, albo ulepszę dwa razy goblina. Nie wiem jeszcze co zrobię. Natomiast na pewno w dniu dzisiejszym jeszcze. Serce na czwarty, ekstraktor na czwarty to jest mus, żeby to zrobić. Tym bardziej, że ekstraktor daje nam dodatkowe bonusy w postaci czasu, tak? A w tej chwili już 3 godziny mogę spokojnie nie odbierać ekstraktora. Podniosę go, będzie już pewnie 3,5 albo 4 godziny, więc im wyżej ten ekstraktor podniesiemy, tym mniej tych duszyczek będziemy tracić. Natomiast docelowo trzeba pamiętać o tym, że będziemy i tak, i tak tych duszyczek mieć bardzo dużo już niedługo. Pytanie: tylko którą z taktyk obierzemy, bo trzeba będzie robić te redukcje poziomu. Ale na razie, dopóki mamy te poziomy, to idziemy w górę. Najprawd jest taka możliwość, że rozbudujemy defa i na przykład będziemy redukować dopiero około 80-300 levela. Zobaczymy, jak to będzie rosło. Jeżeli dalej liniowo będzie tak rosło po 16-15 co co level, to najprawdopodobniej. Będziemy starać się znaleźć jak najwyższe to miejsce na ten reset. Tam się wtedy rozbudowywać, dobudowywać obronę, wszystkie inne rzeczy. Natomiast w tej chwili jest to etap na budowanie eko, i w tym duchu gramy. Chodźmy na W9, choć bardzo mnie drażni, jak widzę ten 400 level. I przyznaję, jestem bardzo, bardzo zdenerwowany, jak go widzę. Ulepszamy i szukamy tutaj rywala. Tutaj naszym przeciwnikiem na dzisiaj jest. Do fuh, 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 fuh. Taki oto nasz przeciwnik. To jest nasz przeciwnik na dzisiaj i robimy po prostu na w 9 5 ataczków. To jest też taki dobry przeciwnik. On ma. Co? To jest też mag. Też ma do e... obrażenia 4. I punkty życia 240. To ciekawe. Wydaje mi się, że wczoraj był. Słabszy, znaczy mocniejszy. No dobra, w każdym razie zapraszamy naszego przyjaciela do, do naszej bazy. Na 10 ataków z tego powinniśmy dostać 369 plus bonus, czyli ponad 100. Zgadza się, jest 369 plus bonus. Zapraszamy po raz kolejny naszego przyjaciela do naszej bazy. Walka odbywa się w spokojny sposób. No, te niki wyszukujemy, nie? To jest przecież z kosmosu ich nie bierzemy. Trzeba sobie przelecieć po sali chwały i szukać takich oto zawodników, którzy Wam coś dadzą, tak? No, mamy kolejne zaproszenie. Pana Doefingdygchy, który został odnaleziony. No, im wyżej, tym będzie gorzej. Nie, już tak tym jednym goblinkiem sobie nie będziemy ciąć. 400. Zapraszamy kolejnego Pana. Eee, kolejny raz Pana Deo. Jak widzicie można walczyć z tym samym, więc jak znajdziecie sobie na przykład taki level 20 Golasa, może Wam na przykład posłużyć i 2-3 dni, nie? Eee, jeżeli Wam się dobrze trafi. I powtarzamy tą czynność. Piąty raz. Zapraszając Pana Deo. Żeby nam dał 432 duszyczki i bonus od tych 432 duszyczek, czyli 130 bonusu, za te pieniążki podnosimy sobie duszyczki. I zostaje nam 1427 wypadnik kamień na intę. No kto by pomyślał, że teraz będą wypadać kamienie na intę, kiedy poprawili kamienie. Czarne, nie? To by wpadł na ten genialny pomysł, że będą teraz lecieć kamienie na Intel i pewnie jakieś zajebiste. No nie. Na szczęście słaby 809. To chyba nawet pachą ma lepsze 800, o 752 ma pachą. No to zmienimy to mu na 809. Niech ma. Eee, niech ma, niech się cieszy. W każdym razie tutaj będąc, mamy chyba już 1470. Jesteśmy tu 50 lecy, no bo później ileś minut to robiliśmy wczoraj, dzisiaj znowu, później ileś minut, więc to też ma wpływ, ale generalnie stoimy na czym, na czym staliśmy, czyli wszystko mamy na trzeci poziom i zbieramy dusze, żeby podnieść serce na czwarty i ekstraktor na czwarty, i takie są plany, moi drodzy, na e, dziś. Tak jak Wam wyliczyłem, dużo lepiej było po północy zrobić szybkie dwa ataki. Inaczej, zawsze dużo lepiej jest od razu po północy zrobić tyle ataków przynajmniej na tych poziomach, na których ten drop jest mały pamiętajcie, że tych ataków macie tylko 5 więc to nie jest tak, że mm, tak jak w zwykłej twierdzy, że możecie ich robić 200 dziennie nie? bo na 200 atakach to dużo bardziej byście skorzystali na komnacie tortu zamiast, jeżeli macie 5 ataków to najprawdopodobniej w większości przypadków ekstraktor dusz wygeneruje wam w tym czasie więcej tych dusz niż ten bonus z komnaty tortur. Więc tak jak mówię, zaraz po północy robicie tyle ataków, żeby od razu podnieść sobie ekstraktor dusz, a później na koniec dnia spróbować podnieść komnatę tortur, wyliczyć to sobie czy wystarczy i pozostałe ataki komnatą tortur doprowadzić albo w ogóle tą komnatę tortur pominąć i jechać tylko serce, ekstraktor, serce, ekstraktor, serce, ekstraktor. Aczkolwiek, no w końcu uwięzicie się w tym, że ten max wam się nie zwiększy, bo Komnata Tortur podnosi ten maxa magazynowego. Więc to może być troszeczkę kłopotliwe. No okej, okay. skoro jesteśmy na W9, sprawdźmy co ciekawe. Zobaczcie, 20 minut, a dopiero zrobiliśmy Underworlda. No niesamowite to jest, jak taki jeden dodatek zmienia oblicze... Eee, oblicze gry Tu mam jakiś szerzyciel mroku, jakiś niezły damage. Wszedł to jeszcze na starych kamieniach, ale też już miałem 400 level. Jak widzicie, 26 o 8.33 już miałem 400 level. A no to i tak niedawno, nie? No, to i tak niedawno. To musiałem z wczoraj to w ogóle nagrać. Ok, obrona, pupila, te okres. Cóż to nagrałem? Jak ziemia atakuje światło, moi drodzy, moja ziemia wygrała ze światłem wczoraj. Tak? To chyba wczoraj. I to całkiem nieźle, bo klocek zabił heraldona i tyrek, zobaczcie, tyrek zabił prawie całego jednoroga. Wow. Czy jestem dumny z mojego jednoroga? Z mojego tyrka? Jestem dumny, choć bardzo się denerwowałem na koniec. Jak widzicie, bloki uniki, bloki uniki, ale się udało. Co to jest za rena Duke do pokazania? Krytyk, 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 hit i krytyk. No, i jak widzicie, tak to niestety będzie wyglądać. Przepieprzyłem wodą na mrok. Ten mrok tam chyba nie wiem ile tych karmin miał, ale niewiele. Skoro się na niego rzuciłem, zobaczcie, że na te nibuny na 70 no, i się trochę zdenerwowałem, bo tutaj Hydrowir tak naprawdę nic nie zabrał Jadunowi. No, nic i zginął. Kurzyło mnie to strasznie. Eee, za to wnerwiony poszedłem ogniem na mrok, moi drodzy. Już miałem takie ciśnienie, że taki miałem, takiego miałem wkurza, że poszedłem po prostu ogniem na mrok. I zobaczcie, jak męczyłem tego Jaduna, Rokitek. I na koniec Rozpil, go jeszcze dobił. No, coś niesamowitego. Bo zaczęło się od tego, że się wkurzyłem na tym sekasie który miał chyba 500 czy 600 karmi, poszedłem tymi moimi 10-200 i sobie myślę: Easy, busy, lemon, squeezy. No i moi drodzy, wszystko zakładało się, że może będzie ok, skoro pół zawiszawszy zaczęły już atakować Jaduna, aczkolwiek nic mu nie zrobiło, tak? Te pół zawiszawszy. No i później Jadun na Jaduna, walka ambitna, jak widzicie: 100 tysięcy uników, 200 milionów krytyków. Na tym etapie walka wyglądała jeszcze w porządku. I tu przestała wyglądać w porządku, bo nagle jego uniki cały czas były, a moje już nie. <laughs> tu w kurwa dostałem, znaczy wkurza. Tu waro pojechałem ze światłem, to to, to było proste. Eee, a co to było z Gimli Barbarosą? Eee, I ziemia, że klocek wygrał, ok. A to już jest Renefo, to jest chyba zostawienie tak, że wody nie ma, okej. Okay. No i jest loch, ok. Tu nic więcej do pokazania nie ma, oponent na dzisiaj do doefing do kibuchuchu. No i to jeśli chodzi o serwer W9, na którym okradziono nas z jednego levela. Wychodzi na to, że to jest tyle w takim sensie, że musimy sprawdzić jak po zmianach kamieni pójdzie nam teraz portal. 23 miliony. Czy, czy odczułem jakoś zmianę tych czarnych gemów? Nie bardzo. Nie bardzo. 46% w portalu solo. Zobaczmy tutaj. No, tu zaczął naprawdę z grubej rury te 20 milionów. No, powiem Wam, że ten krytyk za 50 baniek to solidny. 22% zostało portalowi. Co, wniosku, co sugeruje, że lada chwila może zginąć. I będziemy mieli 46 portal solo. Pytanie, czy dotrwamy do tego momentu, bo jak nie odzyskam tego levela to będzie źle. Będzie źle moi drodzy. Będzie źle. Pupile. Mierdzile. No okej, okay, mamy Broilera. 19 pili. 894. Ziemia jest lepsza na światło. A na ziemi jest lepszy ogień, więc. Może to od ognia zaczniemy. Sprawdzimy, dlaczego tym razem ogień nie jest lepszy na ziemię. Sprawdzimy naszą porażkę od razu na wejście. E, mamy rokipka, który bije już Tyranożaura. Zobaczymy. Gdzie są krytyki rokipka? Nikt nie wie. Nikt nie widział. Był taki program, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Jeden krytyk wszedł. Seria bloków na koniec nic nie dała. No, może będzie miał rozpir. No, jeżeli lepszy ogień od ziemi i rozpir przegra z jedną trzecią tyranożaura, to naprawdę tą grę trzeba już po prostu usunąć ze świata. No, 80 honoru to całkiem nieźle. Feuerengel 18 pupili. Hmm, ruszmy na niego w takim razie. Z mrokiem, w którym mamy 19 kupili, chociaż mrok ma tutaj też wojownika, więc jest OK. Więc spróbujmy tutaj ruszyć z mrokiem. Zobaczyć co się wydarzy. Zawiszawsza zaczyna już bić tyranożaura, chociaż jak widzicie... Rokitek zwany rakietkiem miał więcej tego heltu zbitego, no ale jadą. Może włączy w końcu te uniki. Uff. Ale to jest wszystko na styk. To jest po prostu jakieś niedowiary, wszystko. Kan SRG. Kto to jest Kan SRG? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że ma 19 kupili. I level 551 mam tutaj ponad dwa razy więcej karmiń, więc powinno być easy. Ktoś by rzekł. Rzekł. A ktoś inny by rzekł. Nic bardziej mylnego. Ile ten gladiator kosztuje? W sumie niewiele. 148 duszyczek. Może go sobie nawet postawimy dla zabawy. A, chociaż. 148 duszyczek. I później mi zabraknie. Będę siedział do trzeciej na, i czekał na ekstraktor z dusz. Nie. Idziemy. E, no, 500 na 1200. No, błagam was Państwo. Moi mili serdeczni. Takich cudów. Takich drukarzy to nawet w polskiej lidze nie widzieli, żeby wydrukowali tutaj porażkę. Głębią zaczyna Tyranozaura. Chociaż zobaczcie, w ogóle nie ma tego... To jest to, co zawsze mówię. Dwa razy więcej karmienia tego nie widać. Bo ta walka tak się na koniec spłaszcza, że i tak, i tak decyduje walka ostatnich petów. I pojedyncze bloki i uniki. Dwa razy więcej karmień. Nie ma kompletnie znaczenia. Kompletnie nie ma a to jest bullshit, bo powinno mieć powinno mieć dwa razy więcej karmin znaczenie na brojlera pójdziemy ze światełkiem e, tutaj dla nas najlepszym rywalem jest najmocniejszym żywiołem jest ziemia na ziemię jednoróg kończy, więc uff tym razem chyba nie przegramy e, tym razem może tyranozaur nie zabije nam 19 i 20 peta Uff, udało się, moi drodzy. Udało się jakimś wartym, i na koniec Exys. Zatem mamy, moi drodzy, piątaka w ziemi. Całkiem sporo czci, bo rywale nam dawali całkiem przyzwoite wyniki. No tutaj Klocek zakończy przygodę. Ten też nam dał 33, więc całkiem przyzwoite wyniki. Trochę podskoczyliśmy z tym honorem. Najgorzej nie jest, piątak wyrzucony jakiś loch nam się nawet e, odblokował. No tutaj te przełączniki teraz potwierdzę, to będą trochę kłopotliwe, żeby te ataki porobić. Tu chyba 10 ataków mam zrobionych, zgadza się, więc mamy odbębniony serwer, tutaj też 400. No. Czekam, czekam moi drodzy, czekam, bo już tych bullshitów mam po prostu dosyć, jakieś bugi z których korzysta. Flem, jakieś boty, na które im się pozwala i bijanie twierdzy przez rok. Takie kombinacje, no i jeszcze na koniec zabiera mi się 8 dni awki, no nie jest to miłe, tak? Nie jest to miłe, jak kończycie dzień z prawie 401 levelem, a zaczynacie od zera, tak? Zaczynacie od zera, no mam nadzieję, że ich programiści potrafią dodać jeden level, wejść w mój plik. I postawić cyferkę 1 zamiast ostatniego zera, i nie przerasta to ich możliwości. Mam taką cichą nadzieję. Aczkolwiek już wiem o tym, że wiele rzeczy może się tutaj dziwnych wydarzyć, i może się okazać, że jednak to może przerastać możliwości. W każdym razie zobaczymy. No, to jest ostateczny test tego, czy klient tej usługi jest traktowany poważnie. Czy jednak nie bez powodu ta kampania na Kickstarterze się nie wiedzie zbyt dobrze? Ok, no od czego zaczniemy tutaj? Podobnie od portalów: 6300 i 2. No, nie odczułem jakoś specjalnie, żebym tu był jakimś mega mordercą po tych zmianach na czarne gemy. Damage mi strasznie spadł. Ten held, który mi podniósł, w ogóle mi w niczym nie pomagał w tym portalu. Więc no przez jakiś czas po tych zmianach, dlatego jeszcze zostawiłem ten jeden, chociaż. Trzeba po prostu strasznie dużo teraz władować w zręczność. I tak jak już mówiłem, najlepszym itemem w tej chwili do dodania do gry obok klepset, klepset, klepset które były, najlepszym itemem byłby młotek z Hero Zero, który pozwoliłby mi zabrać po prostu teraz te boczne statystyki, które nie są mi tutaj potrzebne, w związku z tym jak czarne urosły. Zabrać prawie całkowicie szczęście, bo widzicie nagle mam go 14 tysięcy, a tylko dycha jest potrzebna. Więc też mógłbym zabrać trochę statystyk. I władować wszystko w zręczność, wtedy bym miał lepszy damage i te zmiany lepiej bym odczuł, natomiast no na razie ich nie odczuwam. 53% na Mortimusie prime ie. no zbyt optymistycznie nie wygląda na razie ten damage, 4 hity, żadnego krytyka, a ja na końcu niski krytyk. I nie powiem, żebyśmy odnieśli sukces w tym. W tym ataku. Kowal, to jest to innego, Pongo, niegrzeczna Lena, to są niki też. Do. E... Walk na S34. ma wczoraj się łączeniu serwerów, które są nieaktywne, czyli na serwer jest 6 gili aktywny, czy to wypali, czy nie. Już napisali, że chyba nie. Już chyba napisali, że nie da rady. Sakos! Tychamie, w mroku zbiłeś mnie, zbiłeś kubusa, zbiłeś kilka osób. Najlepsze jest to, że to był właśnie kolejny przykład walki, w której macie 800 karmi, i walczycie z 400, i przegrywacie, nie? <grybujesz> to jest tylko na przykład. Natomiast moi drodzy, na S34 z nowości ostatnio chociażowi robię punktualnie o 20.20 20, kilka wjazd na chatę od dwóch dni. Pierwszy dzień zrobiłem próbę taką, wysłałem całe woje, żeby zobaczyć ląd tam tych magów, ma, jak, ma, jaką ma siłę tych magów, więc sporo woja zmarnowałem. Ale powiem Wam miłe uczucie. Zarąbać sobie od bociarza 34 bańki drewna i 11 baniek kamienia, całkiem przyzwoicie. Wczoraj wieczorem była powtóreczka z rozrywki, już wysłałem 21 woja i tak i tak sporo się zmarnowało. Tu się coś zbugowało, jak widzicie, w tej walce. Nagle się pojawiło 45. Nie wiadomo skąd. No wiem, że ja się wysłałem 21, a nie 45. No i też zgarnąłem 33 banki. Dzisiaj, e, znowu będzie gwałt na twierdzy, więc wojo się będzie budować do i Będziemy czekać. No i będziemy pana odwiedzać. No, pokażemy bociarzowi, że mm, przy rozbudowie twierdzy, jeszcze jedna rzecz jest istotna, że ten murek to nie jest tylko taka zabawa hej ho. To jest teraz przekleństwo, bo przez dobę nikt tam raczej przez ten wysoki murek nie będzie wysyłał 10 żołdaków, żeby zgarnąć 300 tysięcy. Raczej nikt może znajdzie jakiegoś przyjaciela, bociarza, który raz na dobę do niego 10 woja wyśle, po to tylko, żeby mu dalej przedłużyć blok. Natomiast ja na tym zarabiam, tak? Moje wojsko tyle nie kosztuje. Te 30 panik zwracam i ja tak z nawiązką jestem zadowolony. Natomiast, no muszę pana bociarza zmartwić. Moje całe wojsko jest na 150. levelu, więc musisz trochę jeszcze potrenować te swoje wojska, żeby się broniły przed atakami moimi. Ho, ho. A tak to będziesz lany. Będziesz lany, jak lany poniedziałek. No okej. Okay. Co tu mamy ciekawego jeszcze? Hmm, pupile te. Te pupile, gdzie one są? Tu jest ziemia, Joks. Czy może tutaj nam się coś uda? Nie, tu ziemia jest mocna. No, Joks na przykład ma niby 543, czy 200 mniej ode mnie. Ale i tak, i tak ma 20, 18 i 17 na setce, więc ma 20, 18 i 17 na setce. 20, 18 i 17, czyli generalnie mógłbym spróbować go wodą podjechać, przy czym ten głębion będzie miał gorzej. Ale tu jest taka ekipa, która może trochę znikować wcześniej. No Możemy spróbować tą wodą, ale na razie spróbujmy ziemią. Ziemia będzie pewniejsza. Woda ma już tutaj szansę się objawić. Klocek kończy dostajemy 20, no i moi drodzy Przez Sakosa, tak On jest temu winien, że straciłem 24 tysiące honoru, nie mam Nie, Sakos jest temu winien Moi drodzy, Jerzyk No Jerzyk jest jeszcze mocniejszym rywalem Więc tutaj nawet nie sprawdzam, tylko jadę światłem Nawet nie sprawdzam Tylko jadę światłem Jednoruk kończy No pytanie Czy Heraldon i Jednoruk Da radę jednemu Tyrkowi, no miejmy nadzieję, że tak no miejmy nadzieję, że ta. No chyba ta... No nie wiem ile byś bloków musiał palnąć teraz, w tyrku, żeby to wygrać. Aragorn o. To jest przeciwnik, który niedawno wbił setny na 20 ma 18, na 20 ma wcześniej 15. Więc to jest przeciwnik, na którego możemy w ogóle spróbować mroku. Nie, mroku chyba nie, bo tam jest 18 pet. Mm, I też ma ich 19. Spróbujmy po prostu wody. Woda powinna sobie poradzić w tym układzie. Tak mi się wydaje. Syrenia na setnym już dochodzi do Szczerbuna. No patrzcie, tyle karmi i przewagi i tego nie ma po prostu. Po prostu to w ogóle nie ma wpływu na walkę. Żadnego. No Głębion, weź mu kryta zasadź. Nareszcie. Chociaż jednego kryta. No, pięknie. Ślicznie. No i o to chodziło. O to chodziło. Daydreaming to już chyba będzie za mocny. Dwudziesty na setce. 20 -18 na setce. A wcześniej 17, gdzieś koło 60 levela. Czyli załóżmy, że... no ale... Widzieliście w poprzedniej walce, że te pety w ogóle 18 nic nie robią. Nic, kompletnie nic. Kompletnie nic. Więc ten 18 zleje moją wszę jak bączka. I tak naprawdę jadun by musiał zabić i 18 i 20, co jest niemożliwe. A ogień. No nie oszukujmy się, rozpier nie zabije 18 i 20 też sam, pomimo że niby ogień jest lepszy, ale niestety jest cieńszy. Więc nic tutaj nie wywalczymy więcej jeśli chodzi o walki pupili zobaczcie zwykły mix 38 minut wow oczywiście będzie to trochę krócej jak jak skasuję postać na w9 bo mnie wkurzą. aha, tak, tako ale będzie też trochę krócej, krócej bo nie będziemy omawiać tego liczyć tutaj i tak dalej na razie jest jak jest do 35 poziomu możemy jeszcze tutaj korzystać to jest tanie 55 duszek, więc zawsze na 70 level możemy podnieść, nie ma to problemu. Ale tak jak mówię, dzisiaj walczymy o serce ciemności poziom 4 i ekstraktor dusz poziom 4. Jutro będziemy walczyć dalej pewnie o komnatę tortur, albo o serce ciemności 5 i ekstraktor 5. Zobaczymy, może podniesiemy goblina o 1. No i pomału będziemy się zbliżać do dni, w których będziemy tutaj ruszać i gladiatora, i wehikuł czasu, i kopalnię złota. Przynajmniej na te pierwsze levele stawiać. Mm... Bo już nie będziemy aż tak genali w te rozbudowy, bo już serce będzie dość drogie do zbudowania, dużo czasu będzie nam zajmowało na zbieranie go, więc zanim to nazbieramy, to po prostu będziemy sobie budować o te tańsze wszystkie rzeczy po 100, po 150, po 300, tak? Czy nawet kopalnia złota za 12, więc kopalnia złota to sobie od razu machniemy, moi kochani, jak tylko będzie serce ciemności dzisiaj na czwartym poziomie, to jedziemy w kopalnię złota za 12. Bo to jest taniocha. Dużo, tak naprawdę te 12 to nam ile czasu potrzebujemy, żeby 12 zrobić? W 6, 6 minut robimy 33. No to 2 minuty. No to w 2 minuty możemy poświęcić naszego cennego czasu, żeby mieć już kopalnię złota. Na pewno to zrobimy. Także zbieramy 4220 i budujemy serce ciemności i kopalnię złota. Także w następnym odcinku już będą. W weekend najprawdopodobniej nie będzie odcinków, więc musicie sobie na bazie tych informacji, które wczoraj wam mówiłem, dzisiaj e, jakiś tych rywali poszukać, poznajdować te strategie, ale pamiętajcie o tym, żeby cały czas trzeźwą matematykę sobie zachować, czyli wyliczyć. Czy nie przypadkiem nie lepiej pojechać najpierw z ekstraktorem zaraz po północy, a później dopiero komnatę tortur na 1-2 ataki. na koniec dnia. Moi drodzy to tyle. Dzięki wam serdecznie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Hej hej moi drodzy, dogrywam jeszcze odcineczek, bo już jestem załamany i wkurwiony na maksa. Moi kochani, padła Syrenia po, e, po odcinku, zobaczcie, atakowałem ją mając 372 level, więc możecie też sobie cofnąć odcinek i zobaczyć, że brakowało mi. Niewiele do 373. Levela pokonałem syrenę zdobyłem 27 milionów expa i co się wydarzyło? Wbiłem level kurwa ten sam znowu, znowu ten sam 372. Tak, moi drodzy, na S34 też dostałem level w dupę i teraz pytanie, co się dzieje do jasnej cholery? Kto to testował i jak to testował i co się z tymi levelami teraz stanie? Moi kochani, nie wiem, czy to jest kwestia tylko z tego, że robi się to po lochach. Chociaż na W9 wbiłem z awki, wbiłem z awki, a nie z lochu, więc nie wiem z czego to wynika. Czy odblokowany e, Underworld powoduje to, że nie można levelować? No nie mam żadnego pojęcia. No zobaczcie, cofnijcie odcinek o parę minut, parę chwil. Miałem końcówkę 372 levela. Zrobiłem Syrenię i co? Welcome to 372 ponownie. No frajerstwo jakieś. Nie wiem o co chodzi. No oczywiście, zgłoszenie wysłałem, ale. Ale zaczyna mnie to drażnić, jak można taki burdel zrobić? No moi kochani, czy macie takie same doświadczenia, czy ktoś levelował na wyższych levelach, mając odblokowany Underworld dzisiaj? Piszcie w komentach, bo jest to po prostu jakiś dramat, po prostu dramat się wydarzył. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie, trzymajcie się, hejka i pa pa!